W tym filmie opowiem o pewnym nowym pojęciu, jakim jest wypukłość funkcji. I powiem, jaki jest związek wypukłości z drugą pochodną funkcji. No ale po kolei. Zacznijmy od przyjrzenia się tym rysunkom, które tutaj są. Ten pierwszy wykres to jest wykres pewnej funkcji f. Na drugim wykresie mamy wykres pochodnej tej funkcji, czyli f'. Na no ten trzeci wykres to jest wykres pochodnej tej pochodnej. Czyli czegoś, co się nazywa drugą pochodną funkcji i oznacza się f z takimi dwoma primami. Czyli mamy funkcję, jej pochodną i drugą pochodną na wykresach. No i z poprzednich filmów wiemy już, jak znajdować ekstrema funkcji, czyli punkty maksymalne i minimalne. Jak mamy wykres, to to jest bardzo łatwo. Bo od razu widać, że tutaj mamy maksimum, taką wartość funkcji, że jeżeli ograniczymy się tylko do pewnego otoczenia, no to. Otoczeniu tego punktu, wartości funkcji są nie większe niż w tym punkcie. Nawet jeżeli gdzieś tam dalej tutaj ta funkcja miałaby duże wartości, a tutaj na przykład jakieś małe, no to taki punkt nazywamy lokalnym maksimum. No i tutaj mamy drugi punkt, który nazwiemy lokalnym minimum. No i jak mamy wykres, no to bardzo łatwo jest takie punkty zaznaczyć, przynajmniej mniej więcej pokazać, gdzie one są. No ale poznaliśmy też pewne analityczne metody pozwalające nam na znajdowanie tych punktów. Mianowicie wiemy że w takich punktach pochodna się zeruje, o ile oczywiście jest określona. Bo może by się tak zdarzyć, że jak w jakimś punkcie izolowanym pochodna jest nieokreślona, no i wtedy tam również może być ekstremum. No i takie punkty, gdzie pochodna się zeruje lub ewentualnie jest nieokreślona nazywamy punktami krytycznymi. No i tutaj to się zgadza z tymi wykresami, no bo zauważcie, że w tych punktach, gdzie mamy ekstrema, no to właśnie pochodna nam się zeruje. Te punkty ekstremalne odpowiadają dokładnie zerom pochodnej. No i nauczyliśmy się również rozpoznawać, kiedy mamy minimum, kiedy mamy maksimum, a kiedy nie mamy punktu ekstremalnego, patrząc na to, jak zachowuje się pochodna w otoczeniu w otoczeniu punktu krytycznego. No i wiemy, że jeżeli mamy maksimum, no to funkcja na lewo tego maksimum, tak jak tutaj w tym przykładzie, rośnie, czyli nachylenie stycznej jest dodatnie. No czyli pochodna jest dodatnia, no bo nachylenie stycznej no to jest wartość pochodnej. No a na prawo od, od tego punktu krytycznego widzimy, że funkcja maleje, czyli nachylenie stycznej będzie ujemne, czyli pochodna jest ujemna. No więc wiemy, że jeżeli pochodna w danym punkcie krytycznym zmienia znak z dodatniego na ujemny, no to mamy maksimum. Takie poznaliśmy kryterium rozpoznawania maksimum. No i na odwrót, jeżeli zmienia znak z ujemnego, czyli to oznacza, że funkcja maleje w tym obszarze, na lewo od punktu krytycznego. Na dodatni, tutaj pochodna jest dodatnia, czyli nachylnie styczne jest dodatnie, czyli funkcja rośnie. No więc jeżeli pochodna zmienia znak z ujemnego na dodatni, to znaczy, że funkcja zmienia się z malejącej na rosnącą w tym punkcie, no więc w tym punkcie osiąga pewne lokalne minimum. No to tyle już wiemy. To jest pewne powtórzenie. Teraz popatrzmy trochę inaczej na ten wykres. Zastanówmy się nad kształtem tej funkcji tutaj. Zastanówmy się, co się dzieje tutaj ze styczną. Z jej nachyleniem. Jak będziemy tutaj sobie rysowali styczną do wykresu, no to zauważmy, że jak zbliżamy się do tego punktu krytycznego, no to to nachylenie stycznej cały czas maleje. Tutaj ono sobie się staje równe 0, potem maleje dalej, staje się ujemne, maleje, maleje i robi się coraz mniejsze. Więc widzimy, że w tym obszarze, który teraz tutaj zaznaczam, nachylenie stycznej do wykresu funkcji cały czas maleje. Aż mniej więcej do tego punktu. Nachylenie stycznej cały czas maleje. No, a jak nachylenie stycznej maleje, no to znaczy, że pochodna maleje. No bo nachylenie stycznej, no to jest pochodna. Czyli tutaj pochodna maleje aż do tego punktu, gdzie pochodna osiąga minimum. No i taki kształt, który tutaj narysowałem, będziemy nazywali, że ta funkcja tutaj jest wklęsła. Czyli powiemy, że funkcja jest w pewnym obszarze wklęsła. No i tak jak powiedziałem, wklęsłość rozumiemy jako fakt, że nachylenie stycznej do wykresu maleje. Czyli nachylenie stycznej maleje. No jeżeli funkcja jest różniczkowalna, no to nachylenie stycznej to jest wartość pochodnej, czyli to oznacza, że pochodna tej funkcji maleje. No dobrze. No i teraz wreszcie przyda nam się ten trzeci wykres. No bo co to znaczy, że pochodna maleje? To znaczy, że tak jak tutaj mamy wykres ten pochodnej, jak obliczymy pochodną tej pochodnej, która mówi, jakie jest nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji, no to to nachylenie musi być ujemne. Czyli jeżeli pochodna maleje, to znaczy, że druga pochodna jest ujemna. No i to się doskonale zgadza z tym, co, co tutaj mamy. Zauważmy, że ten punkt, w którym... Kształt funkcji się zmieni. Odpowiada dokładnie temu punktowi, gdzie pochodna osiąga minimum, no i dokładnie temu punktowi, gdzie druga pochodna osiąga zero. I na lewo od tego punktu druga pochodna jest ujemna, czyli pochodna maleje, a zatem funkcja jest wklęsła. Czyli inaczej mówiąc, druga pochodna maleje. Jeżeli istnieje pochodna pochodnej, no to ona wtedy musi być ujemna. Tak jak tutaj na tym rysunku. No, i analogicznie zdefiniujemy sobie funkcję wypukłą. Jako ten drugi możliwy kształt. Taki, który teraz narysuję. Czyli funkcja wypukła to jest taka, która ma kształt takiej litery U. Natomiast wklęsła to jest taki odwrócony kształt litery U. No i tutaj, gdzie funkcja jest wypukła, to nachylenie stycznej cały czas rośnie. Tutaj to nachylenie styczne jest ujemne. Potem jest coraz mniej ujemne, coraz mniej. W pewnym momencie nachlenie stycznej staje się równe 0. Ale dalej rośnie, rośnie i robi się coraz większe. No nachylenie stycznej, no to jest wartość pochodnej funkcji, czyli to się doskonale zgadza z tym, co tutaj mamy, że ta pochodna tutaj cały czas rośnie. Pochodna rośnie, więc nachylenie stycznej jest coraz większe. Jak pochodna rośnie, no to pochodna tej pochodnej, czyli druga pochodna jest dodatnia. No to możemy tutaj analogiczną definicję napisać. Powiemy sobie, że funkcja jest Wypukła, wypukła, no wtedy, gdy nachylenie stycznej rośnie, nachylenie stycznej rośnie. No, jeżeli ta funkcja jest różniczkowalna, no to nachylenie stycznej to jest po prostu wartość pochodnej, czyli wartość pochodnej musi, musi rosnąć. A jeżeli pochodna rośnie, to znaczy, że jej pochodna jest dodatnia, tak jak już to wcześniej powiedziałem, czyli druga pochodna jest dodatnia. No i to są pewne nazwy, to są pewne definicje, to jest kwestia konwencji, który z tych kształtów nazwiemy wklęsłym, który nazwiemy wypukłym. Bardzo rzadko, ale jednak zdarza się w niektórych podręcznikach, że nazywa się odwrotnie te kształty. W innych znowu podręcznikach mówi się o funkcjach wypukłych do dołu i wypukłych do góry. No tak czy inaczej. Są pewne trudności z zapamiętaniem, która jest wklęsła, która jest wypukła. Ja, jak się uczyłem tego, to też miałem problem. No i zapamiętałem sobie to w ten sposób, że funkcja wklęsła to jest taka smutna. Smutna, czyli ma takie ramiona do dołu, tak jak parabola z ramionami do dołu. No i to oznacza, że druga pochodna jest ujemna. Funkcja wypukła no to jest taka wesoła funkcja, czyli wtedy, kiedy druga pochodna jest dodatnia. No i teraz jeszcze chciałbym pokazać Wam, Pewne nowe kryterium, pozwalające określać, czy w danym punkcie mamy ekstremum i jakiego rodzaju, czy minimum, czy maksimum, z wykorzystaniem tego pojęcia wypukłości, którego tutaj się już nauczyliśmy. Więc przypatrzmy się temu punktowi. Tutaj mamy maksimum no i zobaczmy, że to maksimum występuje w takim obszarze, gdzie funkcja jest wklęsła. Czyli możemy sobie sformułować pewne nowe kryterium dla funkcji dwukrotnie różniczkowalnych, czyli takich, które mają określoną pierwszą i drugą pochodną. Jeżeli pierwsza pochodna w jakimś punkcie krytycznym jest równa 0, to jest właśnie warunek na krytyczność tego punktu dla funkcji różniczkowalnej i tak się zdarzy, że druga pochodna w tym punkcie jest ujemna, no to mamy taką sytuację jak tutaj. Czyli że funkcja jest wklęsła. To to oznacza, tak jak widać na rysunku, że funkcja ma maksimum. Że w tym punkcie jest maksimum. Natomiast jeżeli się tak zdarzy, że mamy jakiś punkt, w którym pochodna jest równa 0, a druga pochodna w tym punkcie jest dodatnia, to odpowiada tej sytuacji, jaka jest tutaj. Czyli jeżeli mamy taki punkt, w otoczeniu którego funkcja jest wypukła, no to nie ma innej możliwości, tylko tam musi być minimum. No bo w otoczeniu tego punktu nachylenie stycznej cały czas rośnie. A w otoczeniu takiego punktu, który znajduje się tam, gdzie funkcja jest wklęsła, na helenistycznej cały czas maleje. No i mamy takie proste kryterium, że jeżeli mamy punkt krytyczny i funkcja jest w, tym, w otoczeniu tego punktu wklęsła, no to mamy maksimum, a jeżeli mamy punkt krytyczny i funkcja jest w otoczeniu tego punktu wypukła, no to mamy minimum.